Cześć. W tym filmie przetestujemy długotrwałą obciążalność przewodu elektrycznego o przekroju żyły 1,5 mm Według tabel obciążalności przekrój 1,5 mm2 w przewodzie wielożyłowym, gdzie dwie żyły są robocze. wyliczone maksymalne obciążenie przy instalacji pod tynkiem to 18 A. A maksymalne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe to 16 amperów. Dlatego też najczęściej stosuje się ten przekrój do instalacji oświetlenia. Jak widzicie, będziemy testować dwie żyły z trzech, czyli realne warunki. Nie zdejmuję tutaj zewnętrznej powłoki, w związku z czym będziemy obserwować realne warunki. Jak widzicie, Przewód brązowy i niebieski na końcu po prawej stronie jest połączony za pomocą złączki instalacyjnej Wago oryginalnej, która jest dostosowana do maksymalnego natężenia prądu 41 amperów. To jest wersja 221 Wago. Więc przy okazji podczas obciążalności przewodu przetestujemy złączkę Wago. Jak widzicie, moje testy, które będę tutaj wykonywał, będą to testy 5-minutowe. Aby można było dokładnie zweryfikować, jak wygląda wzrost temperatury całego przewodu, pirometr nie jest najdokładniejszym urządzeniem, jednak bardzo dokładnie i bardzo szybko weryfikuje temperaturę zewnętrzną izolacji całego przewodu. Skierowany jest dokładnie na sam środek, na napis 1,5 mm2, który jest na osłonie, na powłoce naszego przewodu. Kostka łączeniowa złączka instalacyjna Wago, ona jest dostosowana do 41 amperów natężenia prądu, do 105 stopni Celsjusza jest w stanie wytrzymać powyżej, już troszeczkę zaczyna dymić i może ulec uszkodzeniu. Jednak nie przerwie, nie, nie rozłączy się. Jest naprawdę bardzo, bardzo wytrzymała. Zresztą zobaczycie co będzie się działo w tym właśnie filmie. Polvinit, czyli polichlorek winylu, z którego zbudowana jest izolacja żył oraz powłoki zewnętrznej przewodu, jest dostosowana do 70 stopni Celsjusza i powyżej te tej temperatury zaczyna mięknąć. Kompletna degradacja to jest około 160-180 stopni Celsjusza. Tak więc podczas tego testu dokładnie zobaczycie wszystkie zachodzące reakcje. Będę przyspieszał niektóre kawałki filmu e, czterokrotnie, po to, żeby oczywiście znacznie szybciej. Zobaczyć efekty. U góry w prawym rogu macie stoper, w związku z czym zapewniam Was, że nie ma tutaj żadnych manipulacji. Przepływ prądu jest, jak widzicie, przez przewód. W dwóch żyłach, w związku z czym mamy takie realne warunki. Oczywiście, gdyby przewód był zainstalowany pod tynkiem, to troszeczkę szybciej osiągalibyśmy temperatury wyższe i byłyby to gorsze warunki. Tutaj mamy troszeczkę lepsze warunki, no ale żebyście widzieli, co się dzieje, no to oczywiście ciężko byłoby to w ścianie umieścić. Tutaj mamy dane techniczne kostki instalacyjnej, złączki instalacyjnej WAGO, jaką zastosowałem na końcu w połączeniu jak widzicie, mamy tutaj testy co 5 Amperów natężenia w górę więc mamy już przetestowane 20 Amperów natężenia przez 5 minut i po 5 minutach mamy ponad 40 stopni Celsjusza jak na razie nic się nie dzieje z naszym przewodem, nic nie topnieje oraz nie dymi się w ogóle z niczego w związku z czym, póki co jest OK przy natężeniu 25 Amperów, jakie obecnie jest ustawione, jak widzicie, natężenie delikatnie spada wraz ze wzrostem temperatury przewodu oczywiście rosnąca temperatura przewodnika, czyli naszej żyły odpowiada zwiększającemu się, oczywiście zwiększającej się rezystancji w związku z czym, oczywiście natężenie prądu też i nam spada dobra jak widzicie, mamy już drugą temperaturę, ponad 50 stopni prawie 60 stopni Celsjusza osiągnęliśmy po 5 minutach pracy przewodu z natężeniem prądu 25 Amperów teraz pracujemy na 30 Amperach czyli już mamy niemal dwukrotnie wartość taką nominalną dla tego przewodu obliczoną jeszcze nie dwukrotną, ale już prawie. No i jak na chwilę obecną mamy, to mamy 70 stopni, czyli przekroczyliśmy 70 stopni Celsjusza, które odpowiadają za powłokę oraz izolację dla tego przewodu. No, i oczywiście już w tym momencie będzie nasza izolacja, i oczywiście nasza powłoka miękła. I teraz taka dla Was ciekawostka. Same gdyby były żyły, co będziecie zresztą widzieć na tym przewodzie, to będą znacznie wolniej e, ulegać uszkodzeniu. Jeżeli żyła jest w powłoce, czyli tam gdzie mamy napis 1,5 mm, kwadrat. No to oczywiście tam się jeszcze bardziej grzeje. Można sobie to tak analogicznie porównać, jak człowiek jest ubrany w koszulkę, a następnie w bluzę i przebiegnie się. No to jeżeli będzie w tej bluzie jeszcze, no to będzie mu cieplej, będzie się bardziej grzał. Ale gdyby na przykład przebiegł ten sam dystans bez bluzy, tylko w koszulce, czyli na przykład byłby to sam przewód bez powłoki zewnętrznej, czyli sama żyła i izolacja, no to oczywiście szybciej oddaje ciepło na zewnątrz i oczywiście sama żyła, czyli nasze na przykład ciało się tak nie grzeje taka prosta analogia, żeby zrozumieć o co chodzi. W związku z czym, jeżeli taki przewód jest jeszcze zainstalowany w tynku, no to naturalnie odprowadzenie ciepła jest jeszcze gorsze, czyli jeszcze bardziej nam się to wszystko może grzać, bo nie ma gdzie oddawać tego ciepła. Te promieniowanie do tynku, do zaprawy oczywiście jest, ale nie jest aż tak dobre, jakby tego tynku nie było. Dlatego też, jak zauważyliście na samym początku filmu w tabeli większe obciążenia możemy przejmować dla tego samego przewodu o tym samym przekroju. W sytuacji, kiedy przewód jest instalowany, na przykład na tynku, czyli widzimy ten przewód, albo w odpowiednich korytkach, czy też specjalnych kanałach na napowietrznych. No dobra, idziemy dalej. Mamy już obciążenie, jak widzicie, 35A Amperów. 35A Amperów, ponad 100 stopni Celsjusza przewód już ma, już jest gorący, już jest coraz bardziej miększa izolacja oraz powłoka zewnętrzna, tak więc to wszystko oczywiście wpływa na coraz gorsze warunki. Idziemy dalej. W tym momencie przyłożymy już 40 amperów, 40 amperów natężenia prądu na autotransformatorze. Teraz zmienię wartość, tak żebyśmy mogli teraz przejść dalej. Tutaj, jak widzicie, już jest izolacja i powłoka coraz bardziej miękka, ale jeszcze jest wszystko ok. Już mamy ponad dwukrotną wartość, jak widzicie, natężenia prądu względem tabeli a nadal wszystko jest OK, złączka WAGO działa bez najmniejszego problemu, nie topi się, nie dymi, nie ma żadnego problemu jej graniczna wartość, to tak jak już pamiętacie 41 Amperów, póki co jest OK ale już przy sama temperatura już osiągnęła wartość powyżej, w jakiej może pracować ona ma 105 stopni Celsjusza ale póki co jeszcze jako tako jest OK no dobra, musimy teraz przejść dalej. Test trwa na 40 amperach, więc jeszcze chwila. Już mamy 4 minuty ponad. Temperatura cały czas tutaj nam rośnie. Jeszcze chwila cierpliwości, już powolutku. Widać tutaj, widać już delikatnie, jak powłoka naszego przewodu delikatnie się tak marszczy, czyli przylega coraz bardziej do żyły. Obserwujemy cały czas, mamy 5 minut osiągnięte, już delikatny dymek, jaki tutaj widzicie przy tej temperaturze. On ten dymek, który delikatnie widzicie, on jest właśnie z kostki łączeniowej Wago. Już mamy tutaj i temperaturę powyżej i natężenie już jest bardzo bardzo duże i tutaj z tej kostki delikatnie nam się dymi, ale kostka nie zmienia swojego kształtu, nic tu się z nią nie dzieje, ale już delikatnie się z niej dymi. Tak więc to taka uwaga. Jak widać, ten film już chyba bardzo dogłębnie pokazuje, jak dobrej jakości są oryginalne złączki instalacyjne marki Wago. Tu jest wszystko osiągnięte zgodnie z parametrami, więc jeżeli ktoś takie bzdury opowiada, że można połączyć kostkę Wago i obawiać się o pożar gdy mamy zachowane normalne warunki pracy, na przykład łączymy jakieś różne urządzenia elektryczne i kostka łączeniowa WAGO ulegnie uszkodzeniu to to jest kompletna bzdura, nie poparta żadnymi praktycznymi doświadczeniami, tylko jakaś głupia teoria ewentualnie ktoś zamiast oryginalnej kostki łączeniowej, czyli złączki instalacyjnej WAGO, zastosował jakiś chiński zamiennik w związku z czym sami widzicie, z jakimi tu mamy czasami do czynienia, z jakimi temperaturami, gdzie jak sami widzicie, izolacja żył oraz sama powłoka ulega kompletnej degradacji, a złączka instalacyjna Wago tutaj bez najmniejszego problemu cały czas działa, chociaż już widać, że się topi, że się z niej dymi, ale cały czas połączenie jest w pełni, w pełni sprawne. W związku z czym myślę, że ten test przy okazji e, odpowie albo rozwieje pewne mity, które. Niektórzy w internecie rozsiewają, że w życiu nie wolno z łączek instalacyjnych wago dawać, bo może być pożar, bo, bo coś, bo, co, bo co, jeszcze cokolwiek. To są kompletne, kompletne bzdury. Zresztą, sami widzicie, ten film jest dowodem na to. Test jest dosyć długi na różnych natężeniach prądów. 5-minutowe testy, długi czas, więc dokładnie widzicie cały proces bez żadnych manipulacji. Jak widzicie, już jesteśmy oczywiście w sytuacji takiej, gdzie izolacja oraz szczególnie powłoka zewnętrzna przy dwóch żyłach roboczych jest już kompletnie uszkodzona. Ona się dymi, ona się już pali. Już nie spełnia żadnej swojej roli, w związku z czym przy normalnej pracy moglibyśmy mieć tam zwarcie i oczywiście byłby problem. Szczególnie gdyby był to przewód zainstalowany w ścianie, więc trzeba kuć ścianę i wymieniać przewód. No, chyba że mamy odpowiednie rurki czy też peszle, gdzie można przeciągnąć i wymienić. No, ale jak sami widzicie, gdyby tak się stopił przewód, no to peszel też by pewnie uległ stopieniu i wszystko by się połączyło i byłby duży problem tak więc, wymienić taki przewód, wtedy by nie było tak łatwo, jak można sobie pomyśleć no dobra, jak widzicie, mamy już tutaj 40 Amperowe testy wykonane już nam się tutaj dymi, tak więc teraz jeszcze oczywiście możemy sobie tutaj testować na wyższych natężeniach o tutaj mamy 50 Amperów, teraz ustawione dokładnie 50 Amperów natężenie prądu i włączymy jeszcze oczywiście test, żeby zobaczyć, jak to już się będzie już do końca degradować więc włączymy jeszcze raz stoper i zobaczymy czy 5 minut osiągniemy czy znacznie szybciej skończymy. Tak więc zobaczcie, że temperatura przewodu ponad 200 stopni Celsjusza, czyli ponad trzykrotnie więcej niż polwinit przeznaczony do przewodów wytrzymuje w normalnej, bezdegradacyjnej formie. Tak więc tu już kompletnie widzimy żyły przewodów. Tu już jest w ogóle przewód nie do użytkowania, ale jeszcze chwilę zobaczymy, żebyście mogli pooglądać w ramach takiego praktycznego punktu widzenia no i oczywiście kostka łączeniowa w tych bardzo, bardzo dużych warunkach, w bardzo dużym natężeniu cały czas prąd przepływa przez kostkę łączeniową 50 Amperów i nie ma żadnego problemu tak więc kostki łączeniowe, instalacyjne WAGO no trzeba tutaj powiedzieć, że są naprawdę bardzo dobrym elementem instalacji, który bez problemu można stosować i przy instalacjach oświetleniowych, ale także przy każdych innych, gdzie trzeba skorzystać właśnie z połączenia. Kostki są akurat bardzo wygodne, Wago, ale jeszcze zrobię taki test niebawem kostki Wago i kostki jakiejś chińskiej, jakiegoś zamiennika tańszego, tak żeby zweryfikować, będziecie dokładnie na kanale mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ale. Przy okazji tego testu, jeżeli chodzi o długotrwałą obciążalność przewodu elektrycznego, dokładnie widzicie jak to wygląda. No dobra, tutaj już oczywiście test jest przy końcu. Ja zaraz zakończę ten test, bo nie ma sensu dalej palić tego oczywiście przewodu. No bo sami widzicie, to już jest po prostu klęska. Oczywiście łatwo się domyślić, jeszcze raz przypominam, że w takich warunkach, jeżeli oczywiście przewód byłby w normalnej pracy, to oczywiście mogłoby dojść do zwarcia czyli połączenia żył roboczych przewodu fazowego, liniowego oraz przewodu neutralnego, no i oczywiście byłby problem w instalacji elektrycznej, wybiłby wyłącznik nadprądowy i nie można byłoby go z powrotem uruchomić, włączyć, trzeba byłoby no oczywiście całą linię cały obwód wymienić, po prostu cały, no, tak naprawdę no dobra, tak jak widzicie, ja już tutaj nie będę przedłużał tego testu przy około 3 minutach zakończymy tą rzeź jaką tutaj zgotowałem dla przewodu o przekroju 1,5 mm kwadrat i mam nadzieję, że ten film w tej szczegółowości i w ten sposób nagrany dla Was w najlepszy możliwy sposób pokaże Wam jak wygląda kwestia degradacji przewodu podczas długotrwałej obciążalności właśnie takiego przewodu instalacyjnego, przekrój 1,5 mm kwadrat prawdopodobnie ten sam test lub podobny wykonam dla 2,5 mm kwadrat oraz 4 mm kwadrat, jeżeli będziecie sobie tego życzyć ale także i ewentualnie dla innych przewodów, bo były też z Waszej strony pytania czy zrobię podobny test, na przykład na przewodzie UTP, skrętce komputerowej Zobaczymy, jeżeli będzie taka potrzeba, to też zrobimy. Dobra, zatrzymujemy ten test. 3 minuty wystarczy. Ten przewód już jest zdegradowany na maksa, więc nie ma co tutaj dalej się, że tak powiem, męczyć z tym przewodem. Możemy zakończyć ten test. Ja wyłączam teraz zasilanie. Jak widzicie, temperatura spada bardzo szybko, zasilanie jest rozłączone, prąd przez przewody już nie przepływa, przez złączkę WAGO też nie przepływa i musimy jasno tutaj powiedzieć, że 45 i 50 Amperów to już e, po prostu jest degradacja kompletna przewody w związku z czym możemy uznać, przynajmniej przy tym teście że do 40 Amperów izolacja oraz e, sama powłoka jeszcze była miękka, ale nie była jeszcze zdegradowana w związku z czym, nawet do 35-400 Amperów, ten przewód sobie jako tako radził ale zwróćmy też uwagę na ten aspekt, że ten przewód nie jest zainstalowany w tynku, tylko na zewnątrz, więc promieniowanie cieplne tutaj do zewnątrz, do otoczenia, do powietrza, jest łatwiejsze, w związku z czym szybciej to ciepło oddawał ale tak czy siak, przy takim natężeniu prądu, sami widzieliście, jak to wygląda tutaj oczywiście izolacja już sama odchodzi, powłoka a także i mam nadzieję, że ten film Wam się bardzo spodobał, bo trochę nas brodziłem. Żeby go dla Was nagrać, ale wiem, że każdy zainteresowany będzie mógł wyciągnąć z tego filmu maksymalnie dużo względem swoich e, zainteresowań. Czyli nie mamy tutaj teorii, opowieści różnej treści, tylko praktyka, praktyka, praktyka. Widzicie jak to w praktyce wygląda, jak przepływający prąd przez przewód elektryczny, przez żyły, oczywiście, co może zrobić z izolacją, z powłoką zewnętrzną, gdy przeciążamy dany przewód zbyt dużym natężeniem prądu. Może to wystąpić na przykład, gdybyśmy zmienili sobie wyłącznik nadprądowy na 25 amperów albo na 30 amperów. Wcześniej mieliśmy 10 amperów czy 16, a nie wymienialibyśmy na przykład przewodu. Czyli takie samowolki mogą właśnie spowodować to, co tutaj właśnie widzicie. Ale przy okazji widzimy, że kostkawa go naprawdę zdała tutaj celująco przy okazji test. Dziękuję wam za uwagę. Czekam na wasze Dobre rady, być może, a może jakieś pomysły na inne testy prądowe? Cześć!